uczniowie będą chcieć poprawić jedynki, które dostaną. Będzie pani mogła wyjść na spacer, być z dzieckiem i pooglądać telewizję. W takim razie kartkówka za tym ślady. Wielkie brawa. Przekonana pani profesor i całą minutę będzie bardzo wysoka skuteczność. Ale wszystko do tego, że ta argumentacja była argumentacją rzeczową, prawda? A jak argumentacja jest rzeczowa, to jest przekonywująca. Zwrócić uwagę na to, że tutaj macie taki argument,
na pytanie, dlaczego jest ciekawy. Czyli tutaj powinno być jeszcze jakieś argumenty, żeby rzeczywiście z tego wynikało, że ten film jest ciekawszy niż koncert. No i są argumenty takie mniej przekonujące. No bo na przykład na film możemy wziąć jedzenie. No, to nie jest taki argument merytoryczny, prawda? Bo bez tego jedzenia można się obyć. Tu chodzi, żeby te argumenty były jak najbardziej rzeczowe, bo wtedy one są przekonujące. Dlaczego? Bo argumentacja wyjazdu na morze była argumentacją.
argumentacja w zasadzie ogólna. Natomiast argumentacja wyjaśnia, która była szczegółowa i tutaj zespół dawał szczegółowe przykłady. Przy argumentacji, słuchajcie, te przykłady są bardzo istotne, bardzo ważne. Pomóż mi, bo kiedyś będziesz potrzebował pomocy. Pomóż, zawsze będę zobaczyć się jednym kimś więcej. Pomóż wspierać radość. Pomóż innym ludziom. Dzięki temu będziesz czuł budowę. Dzięki temu będziesz wiedział, że mogłeś się. Dzięki temu co uczynisz, będziesz wiedział, że spełnić najzwyczajniejsze marzenia dziecka. Poczuj się jak święty. Dzień dobry. Może ja jednak zdecyduję się, żeby dać parę rzeczy tym dzieciom, które niestety nie mogą mieć prezentów. Dziękuję bardzo. Bardzo dobrze, że to są różnego rodzaju hasła. Na pomoc, bo kiedyś ktoś potrzebował pomocy. Dlaczego? Słuchajcie, ludzie reagują na hasła. Ludzie lubią hasła. Dlatego rzeczywiście te hasła można stosować. Natomiast jedną uwagę tutaj na jedną rzecz bym zwrócił uwagę. Nigdy, słuchajcie, jak chcecie przekonać, i chcecie, żeby to przekonywanie było wiarygodne, to nie można zrobić tego, co zrobił kolega. A co zrobił kolega? Odczytał to, co było napisane na kartce. I to nie jest przekonywujące. My musimy to opowiedzieć własnymi słowami. Pamiętajcie, jeżeli chcemy przekonać, nigdy nie czytamy z kartki. Mówimy o siebie. Witamy wszystkich. Chcielibyśmy Was zaprosić na zajęcia z kółka teatralnego. Wymieniliśmy wielu argumentów, przez które chcielibyśmy Was zaprosić na te zajęcia. Jednym z najważniejszych z nich jest dobra zabawa. Poznawanie młodych ludzi. Występy przed publicznością oraz pokonywanie swoich lęków. Panie na przychodząc polskiego. Zajęcie wolnego czasu, żeby nie siedzieć ciągle przed komputerem i telewizorem. Rozwijanie swojego talentu. Wyrażanie swoich emocji. Dostawanie nagród. Pierwszy krok do sławy. Wyrażanie siebie samego. Rozwijanie zainteresowań sztuką. Sprawianie radości innym oraz otrzymywanie oklasków. Pochwała. Zakreśliliśmy trzy najważniejsze takie argumenty, czyli dobrą zabawę, aby każdy miał z tego uwag, pokonywanie swoich lęków, abyśmy się nie bali swoich, abyśmy się nie bali tego, co chcemy rozwijać. I pierwsze kroki do sławy, co może nam zapoczątkować naszą przyszłość. No i obrazy przedstawiam dwóch ludzi, którzy zobaczyli nasze argumenty i chcieliby się zapisać na kółka teatralnego. Dziękuję. Pamiętam jeszcze Pastoriański. Co to był za szyk? No, że na początku i na końcu jest silny argument. To jest najważniejszy argument, to można było umieścić, że na końcu jeszcze wyższe zwiększa niż to przygotowanie. Dziękujemy bardzo. Ale słuchajcie, pomówiliśmy się do jednej rzeczy. Będzie cicho i wy nie przestrzegacie naszej wspólnej mowy. A to jest nieważne. Chciałem pochwalić tutaj zespół, że jest bardzo dużo argumentów, że zespół tutaj zaznaczył te argumenty, które są najważniejsze. I proszę zobaczyć,
że większość tych argumentów, które tutaj wypisał zespół, to jest ta marchewka, czyli więcej korzyści, prawda? A mianowicie na przykład pierwsze prawo do sławy, dostawanie nagród, rozwijanie zainteresowania sztuką, oklaski, pochwały, a tam jeszcze było dostawanie lepszych ocen z polskiego, prawda? To są te korzyści, to jest ta marchewka, to jest ten język korzyści, którym powinniśmy się posługiwać. Zasadę kontrastu.
proszę, pokazały dwa rysunki, jak wygląda ziemia, jak będzie wyglądała ziemia zaśmiecona, a jak wygląda ziemia czysta. To jest bardzo dobry sposób, żeby pokazywać dwie różne rzeczy, prawda? Bo wtedy od razu to jest bardzo przekonujące, bo od razu widzimy, jak wygląda ziemia czysta, a jak wygląda ziemia brudna i w jakich warunkach my będziemy żyć. Z tego powodu ta prezentacja bardzo dobra. Przepraszam bardzo, czy chciałbym pani kupić cegiełkę na budowę basenu? A dlaczego mam ją kupić? Basen, na basenie można spędzać bardzo dobrze mały czas. Ale ja go nie mam. Dlaczego mi nie podoba się pływanie? Ale proszę pani, dzięki pływaniu może pani mieć dobrą kondycję i później duże osiągnięcia sportowe. Ale po co mi twoja praca w firmie, gdy mi wystarczy, naprawdę? Każda cegiełka ratuje dzieci od głupich wakacji. Ewentualnie to dzieci. Ja dziękuję za to. Proszę pani, ale gdyby nie dzieci, to nie miałbym się pani kto w starości opiekować, więc trzeba im teraz coś dać. Jak ja nie mam dzieci, to co? Każdy ma dziecko dla siebie, na przykład może wodny aerobik. Ja nie mam zbyt dwóch kilogramów. Chyba raczej dzieci mnie interesują. Proszę pani, ale jak pani tak może w ogóle mówić? Niech pani sama popatrzy, ile tutaj jest możliwości. Jak ja na te możliwości czasu nie mam? Darmówka. Aż na 15%. Chyba się jednak skuszę. No dobrze. Czegoś nie mam na basenu. Jedna cegiełka kosztuje złotówkę, więc to dosyć tanie. Przeżyje się. No to ja mam biorę takich cegiełek 10. A, proszę bardzo. A ja tam dwie. Proszę. Skuteczne przekonywanie to jest skuteczna argumentacja. Jeżeli chcemy kogoś przekonać do swoich racji, to musimy mieć odpowiednie argumenty i odpowiednio te argumenty używać zgodnie z tymi zasadami, o których ja wam mówiłem. Wobec tego dziękujemy wam za miłe spotkanie.